Słuchaj, ściągnęłeś mnie tutaj, ale powiedzmy naszym widzom, gdzie my jesteśmy. No słuchaj, grudzień, niebieskie niebo, słońce, musi być Austria. Okej, okay. To jesteśmy w Austrii, tak? Ale tak dokładnie? Jest. Jesteśmy w Styrii, 30 km od Grazu, to jest taka mała miejscowość Untergreit. Okej, okay. I co tutaj będziemy pokazywać? Pokażemy ogrzewanie na zrębkę. Mhm. Jesteśmy tutaj u takiego lokalnego rolnika. Za nami widać sady jabłkowe. On tutaj produkuje akurat sznapsa. Mhm. Czyli coś również się dobrze kojarzy. Coś, co lubimy. Coś, co lubimy. Mhm. Dodatkowo ma własny las i zamontował sobie ogrzewanie na zrębkę. Dobra, powiedz mi, jaki tu jest kocioł, jakiej mocy? 60 kW. Mhm. I co ogrzewamy? Grzejemy tutaj budynek właściciela. Do tego ten magazyn, taki coś ala stodoła, ala magazyn na jego narzędzia. Mhm. Dodatkowo transferem podziemnym grzejemy 150 metrów kwadratowych budynku sąsiada. Mhm. Czyli łącznie ogrzewana powierzchnia w trzech budynkach na dzień dzisiejszy 500 metrów. Mhm. I dodatkowo w przyszłości będzie tutaj jeszcze jeden budynek 150 metrów i wtedy to urządzenie będzie miało 80 kW. Już no ale czekaj, teraz mamy 60, tak? To co, nie będziemy wymieniać kotła, tylko będziemy... Nie, pewnie, że nie. Urządzenie, cały system został tak zaplanowany, że w przyszłości wymiana kilku podzespołów tego urządzenia pozwoli na zwiększenie tej mocy do 80 kW i ogrzewania dodatkowo tego budynku, który powstanie. Jest to bardzo fajne, bo klient nie musi wymieniać urządzenia, nie musi płacić za dodatkową instalację, tak, wznoszenie, wynoszenie, tylko po prostu sobie upgrade'uje. Takie rzeczy są możliwe, wystarczy po prostu o tym jakby wcześniej na etapie planowania instalacji powiedzieć i jeżeli da się to oczywiście zrobić, bo są też pewne ograniczenia, to jak najbardziej można to uwzględnić. Czyli jesteśmy przed magazynem zrębki, tak? Tak, tak naprawdę nad, przed i nad. Tutaj akurat bardzo fajnie się udało wykorzystać, bo mamy bardzo duże nachylenie stoku, więc magazyn znajduje się koło nas, ale jakby pod nami. Jak widzimy tutaj przestrzeń 5x5, 4 metry do góry, czyli 100 metrów sześciennych zrębki tutaj wchodzi i ten magazyn klientowi wystarcza na roczne zapotrzebowanie. Tutaj przyjeżdża ciężarówka, staje w tym miejscu, wysypuje tą zrębkę. Także w miarę jest to bezobsługowe. Może warto powiedzieć naszym widzom, skąd ta zrębka się tutaj wzięła? Co to jest za zrębka? To jest zrębka leśna i to właśnie warto podkreślić, że to urządzenie, które Wam chcemy pokazać dzisiaj, to jest urządzenie na zrębkę leśną. Czyli na gorszej jakości paliwo po prostu. Generalnie zrębka P16, P31 o wilgotności do 45%, ale jak widzimy, ona tutaj nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości. Jest dużo mniejszych kawałków, dużo też kory. Inaczej, takie paliwo, jak widzimy tutaj, do tego urządzenia ewidentnie się nadaje i pasuje. Okej, to co, zabieramy Was do kotłowni. Idziemy? Tak, chodźmy. Widzę, że tutaj klient nawet ma wycieraczkę w ogóle. Tak, klient bardzo dba o tą kotłownię, także wytrzyj buty. Okej. Okay. No, robi warzywa. Tak, widzimy tutaj właśnie kocioł. Bufor 1500 litrów, to jest bufor master, który jest ładowany przez to urządzenie. Do tego bufora są podłączone dwa slejwy, jeden w budynku właściciela, 825 litrów. A drugi jest w budynku sąsiada 1000 litrów. I fajne tutaj jest to, że tak naprawdę system został tak skonfigurowany, że sąsiad widzi tylko swoją część kotłowni, czyli tak naprawdę ma w pełni niezależne ogrzewanie, widzi temperaturę u siebie w buforze, ma swoje obwody grzewcze, swoją stronę wtórną układu i traktuje to jako zupełnie swój niezależny system grzewczy. O samym kotle możesz coś powiedzieć? Tak, kocioł austriackiej firmy KWB. Jest to firma, która wywodzi się jak gdyby z ogrzewania zrębką, jest już na rynku przez 30 lat. Produkuje urządzenia od 20 do 500 kW, które można kaskadować do 8 urządzeń maksymalnie. Bartek, mamy tutaj kocioł na zrębkę i na pelet, tak? Jaki tutaj jest palnik w tym urządzeniu? Tu jest palnik taśmowy, Caterpillar, typu Caterpillar, który jest właśnie przystosowany do spalania różnego rodzaju paliw z detektorem tak naprawdę jakości popiołu i ten detektor dodatkowo monitoruje cały czas, jak ten popiół wygląda, w którym miejscu na palniku mamy płomień i tak dostosowuje powietrze, żeby te warunki spalania były idealne. Jakiej tutaj jakości paliwo typu pelet możemy spalić? Pelet jakości A1 bądź A2, 6 i 8 mm. I to, co również bardzo ciekawe, to wszystkie kotły KWB bez zastosowania elektrofiltrów mają emisję pyłów do 2,5 mg. Możemy to jeszcze zmniejszyć, jeżeli byłaby w przyszłości taka potrzeba, dokładając do tego filtr, który można dokupić w późniejszym czasie.
Okej, okay, tutaj mamy podajnik, tak? Sam magazyn widzieliśmy już przed chwileczką. Jak duży może być to kanał? Jak daleko może być magazyn od kotła? No, maksymalna odległość pojedynczego kanału, pojedynczego podajnika to jest 12 metrów. Przy czym jeżeli on jest w tej długości, to jest zawsze z dwóch części składany. Natomiast jeżeli klient potrzebuje realizować dłuższe połączenia, to w tym momencie robimy tak zwany przesyp, czyli z jednego podajnika przesypujemy do drugiego i tutaj ta długość tak naprawdę nie jest już niczym ograniczona, oprócz ilości kanałów, których może być 8. Czyli 8 razy 12 metrów teoretycznie. Wczoraj podczas rozmowy z klientem zapytaliśmy się go, jak często obsługuje ten kocioł. On powiedział, że tutaj raz na miesiąc musi przyjść i wyciągnąć popiół, tak? Tak, raz na miesiąc, ale jest to czynność tylko właśnie polegająca na usunięciu popiołu tylko z tego lewego pojemnika, czyli popiołu spod komory spalania. Natomiast raz do roku urządzenie musi zostać wyczyszczone, jak gdyby przeglądnięte, plus trzeba wyciągnąć również popiół z prawego pojemnika, spod wymiennika ciepła. Słuchaj, to może otworzymy ten popiełnik, zobaczymy. No właśnie, to chciałem Ci to pokazać, bo to jest bardzo, bardzo też ciekawe i to pokazuje, jak ten czujnik detekcji popiołu, jakości popiołu działa. I jak ten kocioł monitoruje właśnie swoje palenisko. Chodź. Okay. Więc tutaj mamy popiół spod komory spalania. A w tym pojemniku mamy popiół spod wymiennika ciepła. I jak sobie jeszcze zwrócisz uwagę na to, jak ta zrębka wyglądała, czy ona nie była idealna, to zwróć uwagę, jaki to jest popiół. Wręcz idealny, książkowy. Czyli bardzo dobre spalanie. Tak, spala się wszystko. Mamy tutaj system zapobiegający spiekaniu się paliwa. Oczywiście wszystko do pewnych granic, tak? Natomiast jak widać, również ten popiół jest po prostu sypki, jasny. Wszystko jest idealnie dopalone. Z którego roku jest to kocioł? Z tego co pamiętam 2021, tak. I jest to model Multifire, tak? Tak, to jest Multifire i to co również bardzo fajne, ponieważ no są to generalnie kotły przemysłowe, w większości przypadków montowane w firmach, właśnie w tego typu instalacjach jak tutaj, w takich mini elektrowniach, gdzie zasila się na przykład kilkadziesiąt domów w jakichś wioskach, tu w Austrii jest mnóstwo takich kotłowni, mam nadzieję, że kiedyś będziemy Wam to mogli pokazać, to również można zamówić takie urządzenie o temperaturze roboczej 95 stopni, co czasami przy szczególnie cieple technologicznym może mieć duże znaczenie. Okej, mam nadzieję, że temat, który Wam przedstawiliśmy, jest dla Was ciekawy. Dzięki, że obejrzeliście film do samego końca. My w tym momencie się żegnamy i jedziemy dalej. Cześć. Cześć.